Środa, 28 sierpnia. Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na Silesia Flash. Już za kilka dni uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. W tym czeka ich trochę zmian, choć jak zapewnia ministerstwo, uczniowie będą mieli łatwiej. Odchudzona podstawa programowa, okrojone lektury i ocena z religii czy etyki, która nie będzie widniała na świadectwie. Będą też nowe przedmioty. Fatima Orlińska. Część zmian w systemie edukacji już funkcjonuje, jak na przykład odejście od obowiązkowych prac domowych na ocenę. Wraz z rozpoczęciem nowego roku uczniowie w klasach od 1 do 3 szkoły podstawowej w ramach edukacji przyrodniczej będą uczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Starsze roczniki do 7 klasy włącznie będą zajęcia te odbywać z wychowawcą, a klasy 8 w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc w szkołach będzie realizowana przez przygotowanych do tego wcześniej nauczycieli lub z udziałem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Oczywiście powiadamiania służb ratunkowych, czy numer 112, czy jak mówimy o aspekcie medycznym numer 999. No a później oczywiście kwestia już udzielania tej pomocy. To zarówno jest kwestia dotycząca, jak postępować z pacjentem, który jest nieprzytomny, nie oddycha, czyli podjęcie resuscytacji, jak postępować z pacjentem, który oddycha, jest nieprzytomny, czyli ułożenie do pozycji bezpiecznej, jeżeli nie jest to pacjent urazowy. Jak również te elementy związane z takimi stanami, które często się zdarzają, tak? Bo mama choruje, czy tam sąsiad na cukrzycę. Bo jak podkreśla dyrektor, pierwsza pomoc potrzebna jest przede wszystkim w przypadkach nagłych, kiedy istnieje duże zagrożenie dla zdrowia lub życia, a czas reakcji świadków ma wówczas decydujące znaczenie. Jest jednak grupa osób, którym pomysł wprowadzenia edukacji zdrowotnej, która jako odrębny przedmiot do szkół wejdzie w przyszłym roku, się nie podoba. Koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły organizuje ogólnopolską akcję pikiet i konferencji pod kuratoriami oświaty w tej sprawie, domagając się m.in. poszanowania konstytucyjnej zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców poprzez pozostawienie dobrowolnymi tych zajęć w szkołach. W koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły jest wielu wybitnych pedagogów, którzy przyglądają się tym zmianom i one w większości, nie mówimy, że wszystkie, ale w większości niestety budzą nasze obawy. No jedną z tych obaw to jest właśnie wprowadzenie tego przedmiotu. Inna obawa to jest likwidowanie prac domowych dla klas 1-3, no i już od września do klasy 4-8. Dużą zmianą od września tego roku będzie brak oceny na świadectwie z religii czy etyki. Uczniowie rozpoczynający naukę w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej nie będą uczyli się już historii i teraźniejszości. HIT pozostanie wyłącznie dla tych uczniów, którzy jego naukę rozpoczęli wcześniej, a to wciąż tylko część zmian. Wchodzą także przepisy dotyczące nauki obcokrajowców w szkołach. Dla nich także jest przewidziany szereg istotnych zmian, które mają pomóc właśnie w tym, ażeby się lepiej adaptowali. I na przykład w tym punkcie jest kwestia wprowadzenia asystenta międzykulturowego. Niektóre lektury, które do tej pory były obowiązkowe na poziomie podstawowym, będą teraz na poziomie rozszerzonym z języka polskiego. Z niektórych treści zrezygnowano. Wprowadzono też zmianę dotyczącą tego, że uczeń nie będzie musiał znać problematyki poszczególnych krótkich utworów literackich. Dobrą wiadomością dla rodziców jest fakt, że będzie możliwość zaoszczędzenia na zakupie podręczników. Komplet nowych podręczników dla pierwszoklasisty to wydatek rzędu nawet 1500 zł. Tak używane można dostać za blisko połowę mniej. Na co warto zwrócić uwagę, ponieważ zmiany w nakładzie są niewielkie. Sytuacja z podręcznikami w tym roku jest bardzo trudna, bo faktycznie, jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych, podręczniki są nowe. Czyli tak naprawdę zostały wydane podręczniki z nowymi tytułami, z nowym numerem dopuszczenia, które ma znaczenie przy zakupie podręcznika, i zostały tam wprowadzone zmiany kosmetyczne, czyli przesunięcia stron, ewentualnie dołożenie nowych obrazków. Jeśli mówimy o podręcznikach dla uczniów klas od 2 do 4 czy do 5, jeśli chodzi o technikum, tych zmian nie ma. Zmiana polega na tym, że na podręczniku nadrukowany został szlaczek i nożyczki, czyli jest to informacja dla uczniów, którego materiału się nie uczą. Materiał jest dokładnie w środku taki sam. Pierwszy dzwonek zabrzmi 2 września. Od nowego roku szkolnego matura i egzaminy ósmoklasistów zostaną przeprowadzane znów w oparciu o wymagania podstawy programowej, a nie jak w ostatnich latach wymagania egzaminacyjne wprowadzane w związku z pandemią COVID-19. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska z wizytą w Katowicach.
Wiceministra od kilku miesięcy odwiedza gminy i miasta w całej Polsce, by z ich przedstawicielami rozmawiać o wsparciu finansowym rodziców aktywnych zawodowo. Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim mówiła dzisiaj o programach, które pozwolą rodzinom pozbyć się dylematu, czy wychowywać dzieci, czy kontynuować karierę. Fatima Orlińska. Zaledwie kilkanaście gmin w województwie śląskim stanowi tak zwane białe plamy, do których Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dotrzeć ze swoimi programami wsparcia opieki żłobkowej. Sekretarz stanu w ministerstwie Aleksandra Gajewska rozmawia z samorządowcami, by poznać powody, dla których niektórzy wciąż nie skorzystali z dofinansowań, które możliwe są dzięki środkom z KPO. Przeznaczamy 6,5 miliarda złotych w ramach programu Aktywny Maluch, by stworzyć 102 tysiące nowych miejsc w żłobkach, w klubach dziecięcych i w dziennym opiekunie i bardzo mocno koncentrujemy się na tym, by rozwijać usługi publiczne, by to właśnie jednostki samorządu terytorialnego korzystały z tego programu, dlatego to właśnie dla nich zwiększyliśmy wysokość dofinansowania z 36 tysięcy do 57 tysięcy złotych na stworzenie jednego nowego miejsca. Mamy też program kierowany wyłącznie do tych białych plam, czyli pierwszy dzienny opiekun w gminie. W ramach którego dana gmina może pozyskać nawet 300 tysięcy złotych, by dostosować obiekt lub salę do potrzeb małych dzieci. Wsparcie to zapewnia również 8 tysięcy złotych miesięcznie do końca roku na pokrycie wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem. Jednocześnie ministra deklaruje, że choć miasta podnoszą ceny za korzystanie ze żłobków miejskich, rodzice w efekcie rządowych dofinansowań będą płacić mniej. W obecnej chwili w województwie śląskim mamy tylko 17 gmin, które są dla nas takimi białymi plamami, czyli takimi miejscami, gdzie obecnie nie ma instytucji, które zajmowałyby się opieką nad najmłodszymi. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, dlatego że to jest 10% gmin, które są na Śląsku. Natomiast dzięki rządowym programom i nowościom w tych rządowych programach liczymy na to, że również te białe plamy zostaną wypełnione i również w tych najmniejszych gminach powstaną takie rozwiązania, dzięki którym rodzice będą mogli korzystać z opieki nad dziećmi. Nowy program Aktywny Rodzic będzie obowiązywał od października. Rodzice dzieci do lat 3 będą mogli ubiegać się o świadczenie aktywnie w żłobku. To kwota 1500 zł i nie więcej niż opłata stała w danej placówce. Rodzice będą mieli do wyboru, z którego programu wsparcia chcą skorzystać. Tak zwane babciowe, czyli aktywni rodzice w pracy, będą mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy do ukończenia 35 miesiąca życia dziecka. Apel do przedsiębiorców, rolników, ale także parlamentarzystów i senatorów. Posłowie są wezwani do podjęcia pilnych inicjatyw legislacyjnych, a przedsiębiorcy do udostępniania działek, które nadawałyby się do stworzenia azylu dla zwierząt lub do sfinansowania powstania takiego miejsca. Władze Rybnika walczą o nutrię, mimo wpłynięcia 3 ofert wykonawców chętnych na odłów i eliminację tych zwierząt. Karolina Komada. Z każdym kolejnym dniem mają mniej czasu. Rybnickie nutrie potrzebują pomocy teraz i tutaj. Władze miasta poprzez uchwały Rady Miasta chcą włączyć nutrie do zwierząt bezdomnych, by finansować ich kastrację. Dlatego też władze miasta skierowały apel do śląskich parlamentarzystów. Chcemy podejść do tego tematu w ten sposób, żeby finansować za pomocą naszego programu ochrony nad zwierzętami bezdomnymi, finansować kastrację, sterylizację i możliwość przekazania tych zwierząt do azylu bądź też do gospodarstwa rolnego. Ważne tu są te czynniki formalno-prawne, które nam pozwalają bądź też nie pozwalają tego czynić. Stąd też w tym apelu są takie zapisy, które odpowiadają na to zapotrzebowanie i wprost wskazują, gdzie mamy w naszym państwie dziury w systemie i w jaki sposób to prawo należy poprawić. Parlamentarzyści mają naprawić prawo, a mieszkańcy są proszeni o współpracę. Aby móc to zrobić, musimy znaleźć gospodarstwo rolne, które będzie posiadało zgodę, decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, decyzję derogacyjną, zezwalającą na przetrzymywanie nutrii na terenie swojego gospodarstwa rolnego. Poszukiwane są też fundacje, przedsiębiorcy i firmy, które mogłyby sfinansować powstanie takiego azylu, a następnie mogłyby go poprowadzić. Urzędnicy, a także pracownicy Pet Patrol obiecują wsparcie. Potrzebujemy rąk
do pracy, ale to muszą być ręce do pracy, które znają się na tego typu gatunków, znają się na przepisach prawa oraz będą w stanie podjąć się takiego działania. Tak jak koleżanka wspomniała, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jesteśmy pod telefonami, wesprzemy, powiemy jak to ma wyglądać formalnie, dokumentami. Zależy nam też na tym, tu podkreślam, żeby te nutrie rybnickie zostały tutaj z nami. Bo po wielu latach stały się nieodłącznym elementem krajobrazu rybnickiego. W apelu do parlamentarzystów pojawiła się również wzmianka o budowie centralnego azylu dla zwierząt. Pomysł nie jest nowy, bo sięga 2022 roku, choć na ten moment nie ma jasno określonych planów, kiedy miałby powstać. Z początkiem sierpnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało kierownictwo centralnego azylu dla zwierząt. Katowice ponownie będą Światowym Centrum Wystawowym Przemysłu Ciężkiego. Już 4 września rozpocznie się jubileuszowa, bo 20. edycja Międzynarodowych Targów Expo Katowice. Paweł Jędrusik. Wcześniej funkcjonowały pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. Teraz to Expo Katowice. To właśnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie można zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia dedykowane branży górniczej i energetycznej. Bardzo ważne wydarzenie dla całej branży i bardzo cieszymy się, że na dalej bardzo wysokim poziomie udaje się utrzymać skalę organizacji tego wydarzenia. Wydarzenie, drodzy Państwo, ma charakter absolutnie międzynarodowy, co również jest dla nas bardzo istotne. Mamy forum polsko-indyjskie, więc to jest też wydarzenie międzynarodowe. Pierwszy i drugi dzień będzie się to odbywało. Jest konferencja, gdzie przemysł spotyka przyszłość i tutaj właśnie firmy będą prezentowały swoje produkty, ale też branża górnicza, branża okołoprzemysłowa. Targi to także okazja do dyskusji i wymiany spostrzeżeń na temat wyzwań w branży górniczej. Dzisiaj świat się zmienia, my też się zmieniamy i cały czas nie odstępujemy od górnictwa, natomiast podczas targów między innymi chcemy pokazać, jak zniwelować negatywne efekty w górnictwie. Targi odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym od 4 do 6 września. Zwykła rozmowa dla samotnego seniora znaczy więcej niż się wydaje. Brak bliskich często ogranicza kontakty z innymi ludźmi. Antidotum na samotność gliwickich seniorów ma być telefon życzliwości. Po drugiej stronie słuchawki też senior. Ma wysłuchać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Choć pomysł dobry, to problem jest jeden. Mało wolontariuszy, którzy mogliby oferować życzliwość na telefon. Karolina Komada. Długa lista kontaktów i chociaż jeden numer, który na pewno odbierze. Przyziemna rzecz, choć niedostępna dla wszystkich. Z biegiem lat kontakty się urywają lub po prostu bliskie nam osoby odchodzą. Dla mnie wdowcem to jest bardzo dobrze z drugą osobą porozmawiać, bo tak w domu cały czas sam to jest nudnie. Nudne te życie idzie. Jak idzie do parku, to tak kto się odezwie, to rozmowa się prowadzi, a tak nie ma z kim. W ramach walki z samotnością każdy gliwicki senior będzie mógł otrzymać emocjonalne wsparcie na telefon. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach we współpracy z Radą Seniorów Miasta Gliwice planuje uruchomić telefon życzliwości. Spotykamy się cyklicznie już z naszymi seniorami, przede wszystkim z liderkami klubów seniora. Spotykamy się z Radą Seniora i to od samych seniorów wyszła ta propozycja, że taki telefon byłby potrzebny. Ponieważ na rynku funkcjonują różnego rodzaju infolinie informujące o pewnych działaniach, natomiast brakuje po doświadczeniu covidowym osób chciałyby po prostu wysłuchać. Wymagania są bardzo proste. Życzliwość, cierpliwość, dostępność i przede wszystkim chęć wysłuchania drugiej osoby. Dzień dobry, panu z Bernadetta, telefon życzliwości, słucham. Telefon życzliwości ma ruszyć we wrześniu. Komórka i miejsce pracy już są. Pierwsi chętni też już się zgłosili. Muszą jednak przejść szkolenie. Głównie to będą obszary komunikacji, aktywnego słuchania i wszystkich innych elementów, które są potrzebne. Będą też w ramach tych szkoleń spotkania z naszymi interwentami kryzysowymi, ponieważ różne sytuacje się mogą zadziać. Natomiast samo fizycznie miejsce, w którym będą seniorzy obsługiwać ten telefon, to będzie jedna z naszych lokalizacji. Więc w godzinach obsługi tego telefonu będą też dostępni nasi pracownicy. W związku z czym też to będzie taki element bezpieczeństwa dla seniorów. Jeśli mierzą się z jakąś sytuacją, gdzie nie będą wiedzieli, jak sobie z nią poradzić, nasz pracownik też na miejscu będzie dostępny i będzie mógł wesprzeć i zareagować.
Chętni seniorzy mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub z Radą Seniora w celu rozpoczęcia współpracy. Emocjonalne wsparcie na telefon będzie dostępne dla każdego. Taka była środa. Zapraszam jutro w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.